Doczekaliśmy się. Już wreszcie są. Wakacje. Odliczaliśmy dzień po dniu, kiedy wreszcie nadejdą. Ale co my teraz zrobimy z tym wolnym czasem? Zapytamy mieszkańców Ropczyc, jak spędzają tegoroczne wakacje. Chcieliśmy Panią zapytać, jak Pani spędza wakacje? Czy gdzieś Pani może wyjeżdża? No ja spędzam w domu, u wnuków. Czasem jadę gdzieś dalej. Do przyjaciół, do znajomych. Mhm. A z wnukami to tak raczej aktywnie, czy bardziej opiekuje się Pani? Nie, no to ja bym wnuków, ja już mam takich większych, starszych, także już chodzą do średniej szkoły, co także, że gdzieś tam na rower czasem jeszcze pojadę i w piłkę zagramy, no różnie. Super. A czy mogłaby nam Pani coś polecić tutaj w okolicy? Jakąś formę rozrywki? To znaczy, ja mam wnuków akurat nie w Dębicy i tam jest, oni mieszkają na takiej góreczce, także tam jest bardzo przyjemnie, na rowerze się zjeżdża i z górki, także tam bym polecała. Pięknie jest widok z góry, że no polecam. Super, dziękujemy Pani bardzo i życzymy udanych wakacji. Do widzenia. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, jak Pani spędza wakacje? W pracy już po urlopie jestem, także teraz stresująco. Mhm. Czyli już Pani wypoczęła. A można wiedzieć, czy to był jakiś wypoczynek aktywny w Polsce, za granicą? W Polsce, w domu. Także nigdzie nie wyjeżdżałam. Jasne. Czyli miło Pani spędziła ten urlop? Bardzo fajnie. W domu, no, jak to się mówi, na działce, przy zwierzakach. Także bardzo poczęłam na łonie natury, tak jakby w mojej miejscowości. Super, dziękujemy Pani bardzo i życzymy dalszych wakacji tak samo miłych. Dziękuję. Chcieliśmy Panią zapytać, jak Pani spędza wakacje? W domu z dzieciaczkami. Wybieramy się końcem lipca w Bieszczady pod namiocik, jak co roku. O, super, świetne spędzenie czasu. A czy mogłaby nam Pani coś polecić? Jakieś specjalne miejsce, które Pani najbardziej lubi? No ja co roku wybieram z rodziną Bieszczady. Taka mała wieś, cisna, zielono, fajnie, cisza, piosenki pod wiatą, zapraszam. Niechcąco reklamuję, ale naprawdę miło można spędzić, jeżeli ktoś tą formę wypoczynku lubi, to polecam. Czyli z dala od zgiełku właśnie wypocząć. Jak najbardziej. Zamknąć drzwi, wychodzić, pakować się polecam. Dziękujemy Pani bardzo i życzymy udanych wakacji. Dziękuję. Do widzenia. Chciałam Pana zapytać, jak Pan spędza wakacje? O, pracując. Nigdzie się Pan nie wybiera? Nie, nigdzie. Ale jakieś takie weekendowe formy spędzania wolnego czasu, jakieś krótkie wyjazdy na rower czy na gdzieś? Na rower jeżdżę, tak. A tak to raczej nic więcej. Także. Rozumiem. A czy mógłby Pan nam coś polecić? Gdzieś Pan był w ciekawym miejscu? O, ja to raczej jeżdżę w stronę Wielopola, tam w góry, prawda? Tam już jest wyzwania troszkę na rower, także. Trzeba szybko pedałować. Tak. No i to wszystko. Super, to dziękujemy Panu bardzo. Dziękuję za wypowiedź. Do widzenia. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chciałam Panie zapytać, jak Panie spędzają wakacje? Czy jakiś wyjazd może się szykuje? Tak. Ja do pracy za granicę. A ja w Polsce pracuję, sezonowo. Czyli odpoczynek taki pracujący będzie, tak? Tak. A później aktywnie jakieś wakacje czy coś może. A czy mogłyby nam Panie coś polecić, na przykład tutaj w pobliżu? Coś ciekawego? Jak można spędzić miło czas na tych wakacjach? Najbliżej to Bieszczady, coś fajne miejsce, gdzieś góry pochodzić, pozwiedzać. Także chyba tak. No to super, dziękujemy bardzo, życzymy udanych wakacji. Do widzenia. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Pana zapytać, jak Pan spędza wakacje?
wakacje spędzam do pracy. Jak czas wolny, to no, w domu jakaś robota jest. Tak to. A jakieś wyjazdy krótkie, weekendowe na przykład? Nie, czyli nie. Myślimy gdzieś w sierpniu z żoną gdzieś na te wakacje wyjechać z dziećmi. Super, no to życzymy panu udanych wakacji. Dziękuję bardzo, nawzajem. Do widzenia. Czy szykują się jakieś wyjazdy, czy byliście gdzieś? Do pracy za niedługo, tak. A jakiś wypoczynek? W Zakopanem. W Zakopanem. Dopiero się szykuje, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Jakieś specjalne miejsce moglibyście nam polecić do spędzania wakacji, fajne? Może Mazury? Bardzo ładny tam jest. Albo góry, Bieszczady. Taki azyl, spokojny. Super. No to dziękujemy bardzo, życzymy udanych wakacji. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy panie zapytać, jak panie spędzają wakacje? W domu i w pracy. Nie mamy wakacji. Zero jakichś wyjazdów? Na razie nie. No ja jestem z Chrubieszowa, z Lubelskiego, przyjechałam do siostry. Czyli pani jest obecnie na wakacjach? Dokładnie, z córcią. I jak się pani podoba w Robczycach? Mało atrakcji. Ale ja tutaj jeszcze jestem. Ja sam pochodzę, także... Rozumiem. A jak pani przyjedzie tutaj, to co pani lubi najbardziej robić? Z siostrą przebywać i rozmawiać. Kosić ogród. Też. Czyli rodzinnie, tak? Rodzinnie, tak. Super, dziękujemy bardzo i życzymy udanych wakacji. Do widzenia. Chcieliśmy pana zapytać, jak pan spędza wakacje? Wakacje? Ojeju. Niestety w pracy na razie. Nie wybiera się pan nigdzie na urlop? Miałem już tydzień urlopu i spędziłem na remontach w domu. Także, ale jeszcze mam tydzień, także może coś się uda. Coś pan planuje, czy jeszcze nie ma jakichś sprecyzowanych? Nie, chciałbym gdzieś za granicę, ale jeszcze nie wiem, jak to wypadnie. Rozumiem. To życzymy panu udanego urlopu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jak pan spędza wakacje? Telewizja Miejska Robczyce. Dopiero przyjechałem szanowni pani na wakacje. Do Robczyc, tak? Tak, do rodzinnego miasta. Super. I co pan robi w Robczycach? Spędzam czas, spotykam się ze starymi znajomymi, z rodziną. Nie wiem jak długo, ale... Czy gdzieś pan może wyjeżdża ze znajomymi jeszcze w jakieś miejsce? Coś planuję, może nad morze, może polskie. Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Mhm. Jakieś specjalne miejsce mógłby nam pan polecić na odpoczywanie? To ciekawe. Powie pani co, no myślę, że nad morzem, kto co lubi. Niektórzy wolą góry, niektórzy morze. Ja wolę morze, także preferuję nasze polskie. Mhm. Także kto ma czas, ochotę, pewnie polecam. Dziękujemy panu bardzo i życzymy udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.